Zadajemy pytanie, kto kontroluje sztuczną inteligencję? C-3PO i R2-D2. Musi widzowi tłumaczyć drugiego. A tu kto komu tłumaczy, Filip? To jest dobre pytanie. Witamy na kanale Gierce Ninja w naszym nowym odcinku poświęconym tematyce robotów i sztucznej inteligencji. Dzisiaj z nami dwie wspaniałe postaci, dobrze wam znane ze świata Gwiezdnych Wojen. C-3PO i R2-D2. This is madness. Droidy astromechaniczne, które kiedyś były cudem technologii wybiegającym w przyszłość. Rozwiniętymi jak na czasy, kiedy powstały. A już niedługo być może będą standardem w naszych domach. No ja bym chciał takiego drona. Zaprosiliśmy ich dzisiaj do naszego odcinka, przyjęli zaproszenie, bo chcielibyśmy porozmawiać o AI governance. Zadajemy pytanie, kto kontroluje sztuczną inteligencję, no i czy możemy jej ufać? A możemy? No właśnie, Andrzej. Dobre pytanie, bo dzisiaj AI to nie tylko chatboty i asystenci głosowi. To skomplikowane algorytmy sztucznej inteligencji, analizujące miliardy transakcji w bankach, przewidujących choroby w medycynie, optymalizujących logistykę w gigantycznych łańcuchach dostaw, a nawet wspierające wojsko i bezpieczeństwo publiczne. Słuchajcie, nasi bohaterowie reprezentują dwa kluczowe obszary AI. Artu. Inteligentny przedstawiciel rasy robotów. Gatunek naprawczy. Rząd ratujący z opresji. Cechy charakterystyczne. Nigdy nie tłumaczy, ale zawsze działa. To prawda. Artu, słuchajcie, potrafi też rozgryźć każdy system i naprawić go lub się do niego włamać. Tak. Tutaj też mamy 3PO, który operuje mega zaawansowanym algorytmem językowym. Słuchajcie, jest w stanie zaaplikować go do ponad 6 milionów języków. Ale z całym szacunkiem dla poziomu zaawansowania i technologii naszych głównych bohaterów, dzisiaj AI wspiera ludzi dużo bardziej. No tak, Filip, bo w 2025 roku naprawdę trudno znaleźć branżę, w której AI nie ma wpływu na kluczowe decyzje. Ale teraz zastanówmy się. Filip, kto kontroluje AI, żeby nie narobiło nam, ludziom, problemów? AI często działa jak nasz przyjaciel z klocków Lego, R2. Jest szybki, często skuteczny. Ale niestety nie zawsze rozumiemy jego decyzje. No to prawda, to jest cecha R2. Natomiast C-3PO zawsze stara się wyjaśnić w najmniejszych detalach to, co robi. Rozważa ryzyko działań. Podważa oczywiście szybkie działania, takie tak. Jak R2. Tak, tak. I czasem jest przez to nieco irytujący, prawda? Gdyż spowalnia akcje i działania swojego kolegi R2. Słuchaj, tak opowiadasz o tych robotach, to aż wróciłem myślami do tego kultowego filmu tej dwójki, no, dobrych przyjaciół, którzy wzajemnie, no, w pewien sposób się uzupełniają. Choć jeden czasami musi widzowi tłumaczyć drugiego. A tu kto komu tłumaczy, Filip? No właśnie, to jest dobre pytanie. I tu też zaczyna się wyzwanie. Firmy chcą AI tak jak R2, które jest szybkie i skuteczne. No ale regulatorzy rynku chcą, żeby AI było bardziej jak 3PO. Czyli w pełni wytłumaczalne, zgodne z zasadami. No i być może przez to troszeczkę wolniejsze. No i w tym kontekście to jest pytanie z naszego, tytułowe naszego odcinka. Czym zatem jest AI governance? I bardzo chętnie odpowiem, Filip, na to pytanie, bo przygotowałem się przed tym odcinkiem. I słuchajcie, AI governance to jest taki zbiór zasad i procedur, które zapewniają, że AI działa przejrzyście, bezpiecznie i miejmy nadzieję zgodnie z regulacjami. Tak, AI governance można porównać trochę do takiego kodeksu drogowego, gdzie ustalamy pewne zasady dla AI, żeby uniknąć wypadków i umożliwić bezpieczne poruszanie się na tej drodze. Słuchajcie, takim przykładem jest wprowadzony przez Unię Europejską AI Act. W naszej ocenie, słuchajcie, to kolejna próba znalezienia równowagi pomiędzy szybkością i skutecznością, taką jak reprezentuje R2, a transparentnością i compliance, czyli tej cechą 3PO. Natomiast zastanówmy się, dlaczego AI governance jest potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że AI potrafi być bardzo skuteczne. Wiele z nas już korzysta z tego każdego właściwie dnia. No ale bez pewnej kontroli, no prowadzi, kiedy firmy same podejmują decyzje, może prowadzić do pewnych problemów. No i w ostatnich latach jest kilka przykładów, gdzie system sztucznej inteligencji, na przykład w banku, odrzucał wnioski kredytowe
kobiet częściej niż mężczyzn, tylko dlatego, że algorytmy AI przejęły stare uprzedzenia, które miały negatywny wpływ, też realny, na życie tych ludzi, a te decyzje dzięki zastosowaniu AI miały być tańsze, szybsze, no i lepsze. No tak, miały być. Miały. No właśnie. Słuchajcie, inny przykład to opisał kiedyś Guardian, czyli te systemy AI, które były w policji. Mhm. One wskazywały niewinnych ludzi jako podejrzanych. Halo, no tutaj taki, wiecie, drobny problem z algorytmem rozpoznawania twarzy. Bakficie. Taki drobny bug. Siedzieć. Tak. Inny przykład to było na przykład rekrutacyjne AI, które odrzucało CV kobiet w branży IT. Mhm. AI nauczyło się danych, gdzie dominowali mężczyźni, no i skończyło się tym, że całą sytuację pięknie opisał Reuters. No właśnie, że i tutaj jest trochę ten problem R2, który podejmuje decyzję, ale nie mówi dlaczego, nie? Tak, 3PO miałby mniejsze problemy. Wszystko by wyjaśnił, zadziałał, być może troszkę wolniej, ale za to transparentnie. No tak, i wszyscy by rozumieli, co on robi. Podsumowując z tych kilku przykładów, wynika, że potrzebna jest jakaś forma regulacji tego tematu, aby firmy w sposób bardziej świadomy i może kontrolowany wykorzystywały szanse, które daje AI, ale też były świadome zagrożeń i ryzyk. No i to właśnie wyzwanie w AI Governance, jak połączyć skuteczność R2 z przejrzystością 3PO, żeby ta sztuczna inteligencja była nie tylko szybka, ale i sprawiedliwa. Pięknie to ująłeś, Filip. Pięknie to ująłeś. Słuchajcie, i tutaj właśnie pojawia się wspomniany wcześniej EU AI Act. To nowa, pierwsza na świecie próba takiego kompleksowego uregulowania problematyki sztucznej inteligencji. Co ona ma zapewnić? Zapewnić, że sztuczna inteligencja jest bezpieczna w użytku, w pewnym sensie etyczna, tak? I nie zagraża prawom ludzi. To jest istotne. Słuchajcie, regulacja dzieli systemy AI na 4 poziomy ryzyka. Pierwszy poziom to jest ryzyko niedopuszczalne, czyli na przykład systemy manipulujące ludźmi. Może jakiś przykład, Filip? No wiesz, sztuczna inteligencja, która analizuje użytkowników, na przykład w sieci, tak, ich działanie i nakłania ich do jakichś konkretnych decyzji, na przykład politycznych. To podobno kiedyś było. Tak, lub finansowych, tak? Czy też na przykład trochę z filmów masowe rozpoznawanie twarzy w miejscach publicznych. Takie systemy mogą naruszać prywatność tych osób i być wykorzystywane do masowej inwigilacji. Słuchajcie, inny przykład to systemy oceny obywateli, czyli tak zwany social scoring, gdzie obywatelom przyznaje się punkty na podstawie ich bardzo często zarejestrowanych zachowań. Takie systemy są zakazane w Europie. Poziom drugi w tej regulacji, czyli ryzyko wysokie, to zastosowanie AI w medycynie do diagnozowania chorób, systemy wspierające lekarzy, czy też w bankowości. Modele decydujące o przyznaniu kredytu lub oceniające zdolność finansową. Czy też w rekrutacji, systemy analizujące właśnie życiorysy i rekomendujące kandydatów do pracy. Słuchajcie, i teraz przychodzi poziom trzeci. Czyli ten poziom trzeci to jest ograniczone ryzyko. I to jest już dużo szersze zastosowanie, bo tutaj mamy chatboty, czy wirtualnych asystentów, lub AI generujące treści, czyli takie systemy, które tworzą obrazy, filmy, artykuły. I rezultaty prac tych systemów powinny być odpowiednio oznaczone jako wygenerowane przez AI. Jako ludzie też moglibyśmy generować takie same tagi dla rzeczy, które my generujemy. No domyślnie takie. Tak, by human. Słuchajcie, poziom czwarty, ostatnie ryzyko, czyli minimalne ryzyko, no to zastosowanie sztucznej inteligencji, nie wiem, w grach komputerowych. O, super, ja popieram. Tak, algorytmy generujące zachowanie postaci w grach RPG albo na przykład sztuczne sztucznej inteligencji w systemach do edukacji, nie wiem, AI w muzyce, generator obrazy, dźwięki, które wspomagają twórców. Słuchajcie, podsumowując, AI Act mówi jasno. Jeśli AI jest jak R2D2, musi przejść dodatkowe audyty i testy, zanim zostanie wdrożone. No tak, to są te metody sprawdzenia, czy możemy skorzystać z algorytmów sztucznej inteligencji, czy sztuczna inteligencja działa zgodnie z regulacjami i nie powoduje zagrożeń. No właśnie, Andrzej, możemy krótko o tym jeszcze? Jasne. Jak już prosisz, to możemy. Słuchajcie, można przeprowadzić testy te najczęstsze, czyli te na stronniczość, czyli fairness czy bias testing. I tutaj upewnić się, że AI nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej czy narodowości. Ogólnie z perspektywy AI, czy nie faworyzuje danej, nazwijmy to, podgrupy danych. I to zazwyczaj oceniane jest przez ekspertów dziedzinowych. Tak, albo innym rodzajem testu, który musi przejść AI, zanim zostanie zastosowane w użyciu, to tak zwane testy explainability audits test, czyli weryfikacja po pierwsze, jak mechanizm sztucznej inteligencji podejmuje decyzje,
a następnie ten sam algorytm musi wytłumaczyć swoje wybory. Tak? Slifio. Dokładnie. Para, tak? Czyli w ten sposób sprawdzamy, dlaczego AI podjęło taką, a nie inną decyzję. Takim przykładem jest medycyna, czyli zanim zostanie algorytm wdrożony w szpitalach, lekarze muszą mieć możliwość sprawdzenia, czy algorytm doszedł do wniosku, słusznie, że pacjent ma lub nie ma nowotwór. No myślę, że pacjent trochę też chciałby mieć taką pewność. Wiecie, inny przykład to jest Red Teaming AI, czyli testy odporności na manipulacje. Tak też między innymi wykrywane są podatności w systemach AI. I na przykład jak popatrzymy na banki, to one testują AI wykrywające oszustwa finansowe w ten sposób, że eksperci wprowadzają fałszywe transakcje, by sprawdzić, czy AI je wyłapie. Takie same testy też mogą być przeprowadzone dla tych systemów rozpoznających twarzy, jak ten użyty przez policję, prawda? Audyt tutaj może sprawdzać, czy taki system da się na przykład oszukać za pomocą zdjęcia lub tego, co jest ostatnio bardzo popularne, czyli deepfake. No i właśnie, tutaj zobaczcie, to Artu pewnie dałby się oszukać takiemu zdjęciu, bo działa szybko, widzi obraz, rozpoznaje go bez głębszej analizy, co może prowadzić do błędnego wnioskowania i działania. Ale bardzo szybkiego. Tak. Natomiast Flipio by taki obraz dokładnie analizował i przedstawił potencjalne zagrożenia związane ze swoją oceną. This is madness. Dlatego też, słuchajcie, regulacja wymaga, żeby firmy, które implementują na przykład rozwiązania AI w obszarze wysokiego ryzyka, dokumentowały wszystkie kroki dla AI, uwzględniając uczenie systemu i nawet zbiory danych, które są wykorzystywane do treningu tego systemu. No faktycznie, krótko o tym porozmawialiśmy. Czyli tak podsumowując to, ten fragment, najlepsze AI governance to takie, które łączy podejście RTU z FreePO, czyli skuteczność i przejrzystość. No dobrze, ale no jaka jest wizja na przyszłość, Andrzej? Przyszłość AI to przede wszystkim więcej regulacji. Super. No. Bo wszyscy wiemy, że AI, ten EU AI Act to dopiero początek. Takie prawo powstaje już w USA, w Azji. Natomiast zakładamy, że z czasem to samo AI będzie w stanie sprawdzić swoją zgodność i właściwie zaraportować ją w pewnych standardach związanych z przepisami. Niektóre też firmy czy organizacje powołują AI Ethics Board. No właśnie, czyli troszkę podsumowując AI Governance, można powiedzieć, że to nie tylko regulacje, ale bardziej fundament odpowiedzialnego wykorzystywania sztucznej inteligencji. Tak, czyli nawiązując do tego, co mówiłeś na starcie, kluczem jest połączenie szybkości R2D2 z przejrzystością FreePO. Tam oczywiście, gdzie to jest wymagane, bo nie we wszystkich obszarach ryzyka to jest wymagane. Firmy, które wcześniej wdrożą AI Governance, na pewno zyskają przewagę konkurencyjną i unikną problemów prawnych w przyszłości. No tak, a myślę, że sztuczna inteligencja będzie bardziej pod kontrolą i temat będzie rozwijał się w bardziej uporządkowany sposób. Wszystkie te nowości będziemy śledzić na kanale Gierce Ninja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tematyką sztucznej inteligencji i nie tylko, śledźcie nasze poczynania. Słuchajcie, specjalnie dla Was. Niedługo na kanale przedstawimy przykład rozwiązania wspierającego obszar AI Governance. Będzie to moduł platformy GRC Archer. Absolutna świeżynka. Dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. No i do zobaczenia. Cześć.